przeciętny człowiek wyróżnia cztery pory roku. Teraz mamy wiosnę, ale w lesie, w naturalnych zbiorowiskach takich pór, takich etapów jest zdecydowanie więcej. Pierwszy taki etap, nazywany przez botaników aspektem wczesnowiosennym, przypada w kwietniu, a nawet czasami wcześniej, kiedy kwitną zawilce, przebiśniegi, śnieżyce, kokorycze. Ten okres już minął, teraz mamy już prawdziwą wiosnę i mamy kolejny wysyp następnych gatunków, między innymi całe piękne łany dąbrówki rozłogowej. Bardzo pospolita roślinka, również pospolita w ogrodach, ale przede wszystkim częsta w żyznych lasach liściastych i także w mieszanych. Tutaj gwiazdnica gajowa, Stellaria holostea, jest to wskaźnikowy gatunek grądu. Oznacza to, że jeżeli widzimy taką gwiazdnicę, to możemy być niemal absolutnie pewni, że znajdujemy się na siedlisku grądu, czyli żyznego lasu liściastego. Za chwilę będą tutaj kwitły przetaczniki na niebiesko, a tu pomiędzy nimi już wyrastają drobne kwiaty bluszczyku kurdybanka, również rośliny runa lasów liściastych. Przejdźmy dalej. Obok typowych dla polskiej łąki mniszków pospolitych, zwanych oczywiście mleczami, mamy piękny tutaj rarytas, kępę kwitnącego pierwiosnka lekarskiego. Lekarskiego nie bez przyczyny, bo jest to roślina, z której go kwiatów herbatka jest świetnym remedium na przeziębienie. Jest to roślina w Polsce chroniona, więc te pierwiosnki zachowamy dla przyszłych pokoleń i nie będziemy z nich robić herbatki. Ale tutaj widać, że właśnie kończą kwitnienie zawilce gajowe, czyli kwiaty tego poprzedniego etapu wczesnowiosennego. W tym roku w zasadzie spotkały się ze sobą kwiaty zawilców i pierwiosnków, co nie zawsze ma miejsce. Ten przekwitający już zawilec gajowy ma kwiaty białe, ale od czasu do czasu można też spotkać w zasadzie taki sam gatunek, tyle że o kwiatach żółtych, zawilec żółty, który rośnie na znacznie wilgotniejszych miejscach, wilgotnych lasach, gdzie również towarzyszy mu często kaczeniec, czyli knieć błotna. Każdego roku wiosną w przyrodzie jest na tyle dużo wody, że możemy znaleźć tereny zalewane, bardzo mokre, na których występuje specyficzna roślinność. Później, kiedy woda wysycha, te rośliny zwykle tracą liście, zostają formy tylko przetrwalnikowe, a na ich miejsce pojawiają się inne gatunki. Dlatego warto wybrać się wiosną na tereny właśnie bagienne, mokrych łąk, żeby zobaczyć to piękno, które później w następnych porach roku już jest niewidoczne. Jedną z najbardziej znanych roślin występujących na mokrych, wilgotnych łąkach, na bagnach, przy rowach melioracyjnych jest kaczeniec, zwany czasami kniecią błotną lub kaczyńcem. Bardzo ładna roślina, powszechnie znana. Do niedawna występowała jeszcze bardzo obficie. W tej chwili zaczyna ginąć, głównie z powodu utraty siedlisk. Thank you.
Jeśli występuje na miejscach jasnych, jest zwartą, niską rośliną, dorastającą powiedzmy do 30 cm w czasie kwitnienia. Należy do rodziny jaskrowatych i trzeba o tym pamiętać, że jest rośliną trującą. Często można spotkać ludzi, którzy zrywają te kaczeńce do wazonu. Nie radzę tego robić, dlatego że kaczeńce w wazonie stoją bardzo krótko, bardzo szybko więdną. Natomiast no, sok zawarty w roślinie jest trujący i po takiej czynności zawsze powinniśmy umyć ręce, tak żeby ten sok nie dostał się do systemu pokarmowego. Kwiaty kaczeńca są żółte, takie dosyć drobne. Średnicy do 3-4 cm, jaskrawo-żółte, z dużą liczbą pręcików, z dużą liczbą słupków. Liście miękkie, okrągłe lub nerkowate, niekiedy sercowate, tutaj z takim mocnym wcięciem u nasady. No i cała roślina jest naga, nieowłosiona, bardzo ciekawa. Owocem jest mieszek i w tych mieszkach później pojawiają się takie drobne, czarne nasiona. W naszym kraju rozróżniamy jak gdyby dwa podgatunki kaczeńca. Jeden ten najbardziej pospolity, drugi podgatunek rożkowaty, no różniący się właśnie tymi mieszkami. Niekiedy w ogrodach uprawia się odmiany kaczeńca. Bardzo często jest spotykana odmiana o pełnych kwiatach, multiplex. Kaczeniec, mimo że obecnie nie jest jeszcze gatunkiem zagrożonym, ani też chronionym, jednak tempo jego wymierania na naturalnych stanowiskach każe myśleć, że w najbliższym okresie znajdzie się on też na liście gatunków chronionych i bardzo rzadkich. Kaczeniec jest też gatunkiem bardzo wrażliwym na zanieczyszczenie środowiska, a szczególnie wody. Jeżeli mamy zanieczyszczoną wodę, jest to woda zasolona, wtedy niestety kaczeniec ginie, wymiera. Jest to też jedna z przyczyn zamierania tego gatunku. No i jeżeli w naszych okolicach występuje licznie, no to znaczy, że jeszcze te wody nie są mocno zanieczyszczone i właśnie no, mamy powód do radości. W wilgotnych zakamarkach lasu można też często spotkać glistnik jaskółcze ziele, bardzo cenne zioło, chociaż trujące. Jego wartość polega na tym, że sok, który po złamaniu wypływa takimi żółtymi, ciemniejącymi kroplami, możemy sobie bardzo łatwo aplikować na kurzajki, które są często bardzo dokuczliwe i trudno usuwalne. Ten sok ma właściwości trujące, ale przede wszystkim na te właśnie kurzajki. Właściwości lecznicze glistnika są bardzo szerokie, więc warto o tej roślinie pamiętać i nieco poczytać. A ciekawostką jest, że w żyłach tej rośliny płynie glikol, czyli płyn do chłodnic, i w związku z tym ta roślina jest wiecznie zielona, czyli zimą, jeśli rozgarniemy w tym miejscu śnieg, liście nie będą zmarznięte, tylko będą tak samo zielone jak dzisiaj. Gdzieniegdzie też można spotkać kępy fiołków.
obok nich są, mamy całe łany. O, na przykład te liście należą do jaskra rozłogowego, który za chwilkę również pokaże swoje żółte kwiaty. No i przede wszystkim podagrycznik, który będzie kwitł za ponad miesiąc. Jest to wysoka bylina runa leśnego, która kwitnie obficie i w zasadzie przez całą późną wiosnę i lato. A tutaj kolejna ciekawa roślinka wiosenna, siódmaczek leśny, Trientalis europaea. Dosyć pospolita w różnych typach lasów. Co ciekawe, posiada 7 płatków w każdym kwiecie. No może nie w każdym, czasami zdarza się 6. Tu mamy 6, tu 7, tutaj 6, ale najczęściej jest właśnie 7, co się bardzo rzadko zdarza w świecie roślin. Teraz wiosną, kiedy jeszcze drzewa nieubrane w liście przepuszczają dużo światła do dna lasu, a w ziemi zgromadzonej jest jeszcze dużo wody stopniającego śniegu, wszystkie kwiaty wiosenne ruszają do kwitnienia i jest pięknie, kolorowo i pachnąco. Ten okres za chwilę się skończy, wtedy kiedy w lesie zrobi się bardziej ciemno, kiedy kopuła liści przykryje cieniem runo, wtedy już nastąpi okres może nie nudnej zieleni, ale bardziej monotonnej i już tylu kolorów w lesie nie znajdziemy.